Już wszystko jasne. Brytyjski książę Harry i księżna Meghan nie będą używać tytułów ich królewskich wysokości i nie będą korzystać z funduszy publicznych w czasie wykonywania obowiązków członków rodziny królewskiej. Te informacje przekazał w sobotę pałac Buckingham. Ale to nie wszystko. Harry i Meghan zamierzają także zwrócić pieniądze wydane na remont posiadłości Frogmore, sottage. Która pozostanie ich rezydencją w czasie przebywania w Wielkiej Brytanii. Reklama Królowa Elżbieta II napisała w oświadczeniu, że po wielu miesiącach rozmów i po ostatnich dyskusjach była zadowolona, że razem znaleźliśmy konstruktywny i wspierający krok naprzód dla mojego wnuka i jego rodziny. Harry, Megan i Archie, zawsze będą bardzo kochanymi członkami mojej rodziny, kontynuowała. Zdaję sobie sprawę z wyzwań jakie napotkali w ciągu ostatnich dwóch lat i popieram ich pragnienie bardziej niezależnego życia. Chcę im podziękować za ich oddaną pracę w tym kraju i poza nim. Jestem szczególnie dumna z tego, że megan tak szybko stała się jedną z naszej rodziny. Cała moja rodzina ma nadzieję, że dzisiejsze porozumienie pozwoli im zacząć budować szczęśliwe i spokojne nowe życie. Czytamy w oświadczeniu królowej. Pałac Buckingham poinformował, że para królewska zrozumiała, że musi wycofać się z obowiązków królewskich, w tym oficjalnych spotkań wojskowych. Nie będą już otrzymywać publicznych, środków na królewskie obowiązki, czytamy w oświadczeniu. Dzięki błogosławieństwu królowej utrzymają swoje prywatne patronaty i stowarzyszenia. Nie będą używać tytułów królewskich, ponieważ nie są już członkami rodziny królewskiej. Pałac poinformował, że nie skomentuje, jakie środki bezpieczeństwa zostaną wprowadzone dla pary królewskiej. 8 stycznia książę Harry i księżna Meghan niespodziewanie ogłosili na Instagramie, że zamierzają zrezygnować z roli wysokich rangą członków rodziny królewskiej, chcą sami się utrzymywać oraz planują dzielić czas pomiędzy Wielką Brytanią a Ameryką Północną. Ich głównym zajęciem ma być obecnie fundacja charytatywna. Według źródeł w pałacu Buckingham para nie konsultowała tego kroku z nikim z rodziny królewskiej, a wielu jej członków poczuło się dotkniętych formą, w jakiej zostało to zakomunikowane. W reakcji na to oświadczenie Elżbieta II w porozumieniu z księciem Karolem oraz jego starszym synem księciem Williamem. Poleciła wysokim rangom członkom personelu pałacu Buckingham znalezienie praktycznego rozwiązania sytuacji. Jak twierdzą brytyjskie media, królowa chciałaby, aby takie rozwiązanie zostało wypracowane w ciągu 72 godzin. 35-letni Harry i jego o 3 lata starsza pochodząca z USA żona od pewnego czasu, wysyłali sygnały, że niezbyt dobrze odnajdują się w roli członków rodziny królewskiej. W październiku ubiegłego roku ujawnili, że życie pod nieustanną obserwacją mediów jest dla nich bardzo trudne. Harry, odnosząc się do doniesień medialnych o rozdźwięku między nim a jego starszym bratem, powiedział, że wraz z Williamem znajdują się na innych ścieżkach. Ponadto nie spędzili Świąt Bożego, narodzenia z resztą rodziny. Lecz wraz z synem archiem udali się do Kanady. Po powrocie, mówili o niesamowitej gościnności, której tam doświadczyli, czym podsycili spekulacje, że to w tym kraju zamierzają spędzać większość czasu. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.